Dość długo nie było mnie w sieci, a to ze względu na ważne wydarzenie życiowe w moim osobistym życiu, które miało miejsce w ostatnich dniach. Mianowicie kilka dni temu zmarła moja teściowa i byłem bardzo zajęty sprawami związanymi z pogrzebem, ze stypą, no i sprawami właśnie osobistymi. Dlatego byłem nieobecny. Ale nie mogę sobie na to pozwolić, żeby zaniechać z tego powodu opowiadania Ewangelii, tak jak to robię od kilkunastu tygodni już chyba w tej serii Czytamy Biblię ze zrozumieniem. Bo chyba nie ma drugiego takiego katolika, no może są, ale chyba są bardzo nieliczni, tak zwani świeccy katolicy, którzy by tak skrupulatnie, bez naleciałości religijnych i rzeczowo opowiadali i wyjaśniali Ewangelię Bożą i prawdę Ewangelii. Muszę tak nieskromnie o sobie powiedzieć. Co zrobisz, gdy zobaczysz Jezusa? Zanim jednak przejdę do dzisiejszego tematu, wrócę jeszcze na chwileczkę do chrztu, bo otrzymałem bardzo ciekawy komentarz pod jednym z filmów. Jezus chrzcił, ten film ma taki tytuł, Jezus chrzcił Duchem Świętym, bo był święty, a ludzie chrzczą wodą. Są bowiem ludzie, którzy i kościoły, które nauczają i uzależniają zbawienie od chrztu wodnego, od przyjęcia chrztu wodnego. Tak bardzo są uzależnieni od rytuałów i uczynków religijnych, że zapomnieli, że zbawienie pochodzi z Bożej łaski, jest darem Bożej łaski i my nic nie możemy zrobić, żeby sobie na tą łaskę zasłużyć. Wprawdzie nie powiedzą tego wprost ci religianci, ale uzależniają przyjęcie do kościoła, zboru, wspólnoty od tego, czy ktoś przyjął chrzest wodny. I tym sposobem nie możesz zostać pełnoprawnym członkiem tego kościoła czy zboru, jeśli nie przyjąłeś chrztu wodnego. Ci fałszerze, nie obawiam się, nie boję się użyć takiego słowa, ci fałszerze Ewangelii wynajdują różne fragmenty w Biblii, którymi właśnie uzasadniają taki światopogląd. Na przykład takie zdanie, gdzieś tam z jednej z Ewangelii: kto uwierzy i ochrzci się, zbawiony będzie. Tak, ale zapominają ci ludzie, którzy fałszują Ewangelię, choć nie mówią tego wprost, ale uzależniają jednak zbawienie od przyjęcia chrztu wodnego tym sposobem, nie mówiąc tego wprost, że zapominają, że słowo ochrzci się w Ewangelii, w oryginale greckim Ewangelii, słowo baptizo, oznacza zanurzenie. I teraz mamy dwa rodzaje zanurzenia. Jedno zanurzenie to jest zanurzenie w wodzie, tak jak zanurzał Jan Chrzciciel, a drugie zanurzenie to jest zanurzenie w Duchu Świętym, tak jak zanurzał Jezus, bo Jezus nie zanurzał nikogo w wodzie, nie chrzcił nikogo w wodzie. Już to mówiłem na jednym z poprzednich odcinków. Teraz to powtarzam. Jest to w Ewangelii Jana w 4 rozdziale, w pierwszych 3 wersetach znajdziecie. A sam Jan Chrzciciel mówił, który zanurzał w wodzie, że ja was wprawdzie chrzczę wodą, ale idzie po mnie większy, który chrzcił was będzie Duchem Świętym. Ja was zanurzam w wodzie, ale to nie jest celem. Celem jest zanurzenie w Duchu Świętym. I kiedy ja zakończę moją służbę, to on będzie was wtedy chrzcił i zanurzał w Duchu Świętym. No może teraz przejdę do tego fragmentu i przeczytam go. Powiem tylko, że tym bardziej mnie to dziwi, że w protestanckich zborach i kościołach, wspólnotach, które szczycą się tym, że trzymają się Biblii, że głoszą prawdę Ewangelii, tą prawdziwą, pełną Ewangelię, że właśnie tam są takie trendy, żeby uzależniać tą Ewangelię, te zbawienie jednak od chrztu wodnego. Że to nie jest wyłącznie z łaski Bożej, ale trzeba przyjąć chrzest. A jest to przecież chrzest, to jest przecież nic innego jak pewien uczynek. Uczynek religijny wprawdzie. Można by nazwać nawet rytuał religijny. A więc dodają do Bożej łaski, dodają jeszcze konieczność
pewnego rytuału religijnego, a przecież są tak bardzo przeciwni rytualizmowi i skostnieniu rytualnemu w Kościele katolickim. Dobra, to przejdźmy do tego fragmentu. On jest właśnie pod tym filmem. Jezus chrzcił Duchem Świętym, bo był święty, a ludzie chrzczą wodą. Bo są trzy kropki. Putin był ochrzczony i znowu trzy kropki. No tutaj sobie obejrzycie sami ten film, natomiast pod filmem jest komentarz niejakiego Wojtka. Dziękuję za ciekawy, kontrowersyjny materiał. Podzieliłem się z nim z kolegą, który Biblię zna znacznie lepiej niż ja. I okazało się, że jest jeszcze jeden fragment w Piśmie Świętym, który wskazuje na to, że chrzest wodny jest chyba jednak w pewnym sensie obowiązkowy dla chrześcijan. Tak napisał Wojtek i tutaj uzasadnia to, przytaczając właśnie słowa z Ewangelii, 3 rozdział Jana, wersety od 1 do 5. No nie będę tutaj wszystkiego czytał, odczytywałem to i rozkminiałem właśnie w tym fragmencie, w tym filmie, który tutaj, na który się tutaj powołuje. No i pisze tak, że zaprawdę powiadam ci, kto się nie narodzi z wody i z ducha, z wody, tutaj dużymi literami, i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. I teraz pytanie. Czym jest narodzenie z wody? Jak to rozumieć, jeśli nie jako chrzest wodny? Tak zapytuje pan czy kolega Wojtek. Szanuję, powiem, takie komentarze i takie pytania, bowiem one są bardzo rzeczowe. Tutaj jest konkretne pytanie, konkretne jakieś argumenty, bardzo rzeczowo, konkretnie i po prostu uczciwie podszedł do pytania. Lubię takie rzeczowe, konkretne i rozmowy, dyskusje na argumenty. Odpowiedziałem tak. A skąd się Nikodem wziął się na tym świecie? Czy był duchem? No oczywiste jest, że to jest pytanie retoryczne. Nie, Nikodem przyszedł na ten świat przez wody płodowe. Tak jak każdy, kto rodzi się z ciała, nie? Bo wiadomo, że jak odchodzą wody płodowe, to człowiek przychodzi na ten świat. A więc co się narodziło z ciała, jest ciałem. I tylko tyle. Wszyscy jesteśmy tylko ciałem, tak jak Nikodem. Do tej chwili, kiedy on podjął decyzję o narodzeniu się na nowo. Tak? Wtedy stał się narodzonym duchowo. A wcześniej był po prostu narodzony z wody, no i z ciała. No, był ciałem. Kto się rodzi na ten świat, pozostaje cielesny, ale musi się narodzić z ducha. I dalej kontynuuje tak. Dlatego ja nie walczę z chrztem ciała we wodzie. Nawet gdyby ludzie pojmowali to w sposób właściwy, tak powinni pojmować, ani chrzest, ani brak chrztu nie jest decydujący o zbawieniu. A więc nauka o chrztach nie jest stricte Ewangelią zbawienia. I pozostawiam to po prostu osobistemu sumieniu każdego człowieka. Ale zdecydowanie przeciwstawiam się czynieniu z chrztu warunku koniecznego do zbawienia, bo to już jest fałszowanie Ewangelii. To już po prostu jest herezja. Jesteśmy zbawieni wyłącznie z łaski, a nie spełnienia uczynków prawa. Jakiekolwiek byłyby to uczynki, choćby nawet chrzest. Tak jak to właśnie próbuje zafałszować pana kolega, rzekomy znawca Ewangelii. Ci fałszerze zrobili z chrztu warunek konieczny do zbawienia, co jest ewidentnym kłamstwem i zafałszowaniem Ewangelii. Chrzest nie jest niezbędny do zbawienia. Do zbawienia jest niezbędna Boża łaska, czyli dobroć Boża. Dobroć Boża, która odpuszcza nam nasze winy i czyni nas czystymi, dzięki czemu możemy wejść do nieba, do Królestwa Bożego. Bo Jezus odpokutował, zabrał całą winę na krzyż i poniósł karę za całą naszą winę. Powróćmy jednak od tej dygresji o chrzcie do tematu dzisiejszego spotkania. W poprzednich odcinkach omówiliśmy dwa aspekty spotkania Jezusa z Samarytanką. Pierwsze to było spotkanie mężczyzny i kobiety. Drugi aspekt to spotkanie dwóch religii konkurujących ze sobą. A teraz pozostał nam ostatni aspekt, moim zdaniem ten najważniejszy. Spotkanie człowieka z Bogiem. Bez tego aspektu całe to spotkanie, ta historia, no nie miałaby żadnego głębszego sensu i tak naprawdę niczego by nie zmieniła w życiu tej Samarytanki. Co najwyżej Samarytanka uwiodłaby kolejnego faceta.
Samarytanka myślała może, że spotkała przy studni super gościa, super faceta, innego niż wszyscy wcześniejsi, a było ich sześciu, teraz ten siódmy, wreszcie może odmieni jej pieskie życie. Nie wiedziała, że spotkała Boga, który kardynalnie, prawdziwie odmieni jej życie i wywoła rewolucję w jej życiu. A jak do tego doszło? No to pochylmy się znowu nad tekstem. Może zaczniemy od wersetu 24, na którym zakończyliśmy poprzedni odcinek. Jezus powiedział do Samarytanki: Bóg jest duchem, a ci, którzy go czczą, winni go czcić w duchu i w prawdzie, a nie w religii, tak jak żeśmy to już na poprzednim odcinku wytłumaczyli na podstawie Ewangelii. Kobieta powiedziała do niego: Wiem, że nadchodzi Mesjasz, zwany Chrystusem. Ten, gdy przyjdzie, wszystko nam oznajmi. Jezus powiedział jej: Ja jestem Nim, który z tobą rozmawiam. Wtedy przyszli jego uczniowie i dziwili się, że rozmawiał z kobietą. Jednak nikt nie powiedział, o co pytasz lub dlaczego z nią rozmawiasz. Zostawiła więc kobieta swój dzban i poszła do miasta i powiedziała ludziom: Chodźcie, zobaczcie człowieka, który powiedział mi wszystko, cokolwiek uczyniłam. Czyż to nie jest Mesjasz? Wyszli więc z miasta i przyszli do niego. Ci Samarytanie, no może na tym na razie zakończymy. Tak, Samarytanka była może i niemoralna, żyła w sposób taki rozwiązły, ale jak mówi werset 25, wypatrywała, oczekiwała Mesjasza, Jezusa, który przyjdzie i wszystko naprawi, wyjaśni. Wyczekiwała tego Mesjasza wbrew temu, czego nauczała jej własna religia. No bo jak w ostatnim odcinku już mówiłem dokładniej, Samarytanie nie respektowali proroków, którzy pojawili się po tej schizmie, która była 900 lat przed Jezusem, ponieważ ci prorocy to byli prorocy głównie pochodzący z Judei. No i Samarytanie, skoro już się rozłączyli z Judeją i z Królestwem Południowym, teraz tworzyli nowe Królestwo Północne i z Izraela Północnego, więc nie respektowali. Więc tak jak mówiłem w ostatnim odcinku, były to dwie już odrębne religie rywalizujące ze sobą. Ona jednak więcej wiary dała tym prorokom, którzy zapowiadali Mesjasza, prorokom judzkim, zaznaczam to, niż swojej własnej religii samarytańskiej, nazwijmy ją tak, bo ona nie miała jakiejś szczególnej nazwy. A więc była schizmatyczką i heretyczką, ale taką dość nietypową, ponieważ, tak jak mówię, była lojalna wobec Boga i Bożych proroków, przecież Bóg posłał tych proroków, żeby zapowiadali przyjście Mesjasza, no i Żydzi oczekiwali na tego Mesjasza. I ona jako Samarytanka również oczekiwała, choć to było no, niezgodne z jej samarytańską wersją religii. Była otwarta na Boga, choć dramatycznie zamknięta na ludzi. Więcej, tak mówię, w ostatnich odcinkach o tym mówiłem, ona liczyła, że ten Mesjasz przyjdzie no i rozwiąże jej problemy, poukłada sobie życie. No i duże nadzieje wiązała z tym przyjściem Jezusa, czy no nie wiedziała, że będzie miał na imię Jezus, ale w każdym razie Mesjasza. Liczyła właśnie, że ten Mesjasz wszystko wyjaśni, rozwiąże. No i dzięki temu będzie mogła inaczej już żyć. No i rzeczywiście, kiedy pojawił się Jezus, choć ona jeszcze w tej chwili nie wiedziała, że ona rozmawia z samym Mesjaszem, ale kiedy on ujawnił, kim jest naprawdę, no to wtedy w jej życiu nastąpił prawdziwy wstrząs i rewolucja, jak się później okazało. I tej rewolucji nie wywołała ani jej religia, nazwijmy ją samarytańska, która tam miała swoją świątynię na tej górze jakiejś tam samarytańskiej w Samarii, ani jej jakieś tam inne przekonania religijne. Tą rewolucję też nie wywołała religia żydowska, ta ortodoksyjna, która była na południu, w Judei. Choć stamtąd się wywodzili ci prorocy, którzy zapowiadali przyjście Jezusa, ale to wszystko było nic. To nie dawało żadnych zmian w jej życiu. Dopiero spotkanie
z Jezusem zmieniło jej życie. Żadne spotkanie z religią, choćby nawet była to najlepsza religia na świecie, no nie wątpię, że pewnie twoja taka jest, czy jesteś katolikiem, czy jesteś protestantem, z pewnością wierzysz, że twoja religia jest najlepsza na świecie i najwłaściwsza, ale żadna religia nie jest w stanie ani zmienić człowieka, ani tym bardziej go zbawić. Tak jak widać było to na przykładzie, czy widać to na przykładzie Samarytanki. No bo też i żadna religia za ciebie nie umarła na krzyżu. Ani żaden pastor, ani żaden ksiądz. Jezus umarł za nasze zbawienie na krzyżu i tylko On jest w stanie zmienić nasze życie i nas zbawić, dać nam życie wieczne. Więc od religii i od samego chodzenia do kościoła, czy do zboru, czy jeszcze gdzieś indziej, od samego chodzenia nikt nie będzie zbawiony. Też mówiłem jeszcze w którymś z poprzednich odcinków, że z chodzeniem do kościoła to jest podobnie jak z chodzeniem do garażu. Jeżeli ktoś chce być dobrym kierowcą, zdać prawo jazdy, to nie wystarczy, że będzie często, gęsto chodził do garażu, zaglądał do samochodu, czy nawet czytał instrukcje obsługi i kodeks drogowy. Może tam też czytać, siedząc za kierownicą. On musi zmienić miejsce siedzenia i wyjechać tym samochodem na drogę, zacząć praktykować swoją wiarę. To jest właśnie praktykowanie. Praktykowanie polega na tym, żeby wyjechać z wygodnego garażu na drogę i nauczyć się jeżdżenia. No, jest to pewne ryzyko, wiąże się to z pewnym ryzykiem, ale od chodzenia do garażu nie staniesz się dobrym kierowcą, tak jak i nie staniesz się człowiekiem głęboko wierzącym, naśladującym Jezusa, apostołem Bożym od samego chodzenia do kościoła. To prawdopodobnie nic nie zmieni, albo niewiele. Jakieś kosmetyczne zmiany może przynieść w twoim życiu, ale naprawdę tylko pozorne i kosmetyczne. No i Samarytanka była póki co takim typowym produktem religijnym, religii. Jak spotkała Jezusa, no on zaczęła od sprzeczki z nim, która religia jest lepsza, czy ta samarytańska, czy żydowska. Że on jest Żydem, a ona jest Samarytanką, to jednak są pewne różnice, dlaczego on z nią rozmawia i tak dalej. No i nic się nie zmieniło, dopóki właśnie nie spotkała Boga. No, Jezus był i Bogiem, i człowiekiem, więc ona spotkała człowieka, dopiero później okazało się, że w środku jest Bóg, że spotkała Boga. I wtedy, dopiero kiedy spotkała Boga, rozkwitła cała pełnia jej człowieczeństwa, tak można powiedzieć. Z kobiety wycofanej, zamkniętej w sobie, zahukanej, zagubionej, gdzieś zaszczutej nawet, nagle staje się mistrzynią relacji społecznej. No, może nie aż mistrzynią, może to trochę za duże słowo, ale w każdym razie kardynalnie zmieniła swój stosunek do ludzi i do relacji międzyludzkich. Wkrótce też okazała się czołową ewangelistką, apostołką Samarytan. Tutaj za chwilę przeczytamy dalszy ciąg tego rozdziału, pomijając tutaj taki jeden fragment, który mówi jakby o czymś innym, ale to za chwilę. No i właśnie wtedy przyprowadziła setki ludzi, jeśli nie tysiące, ale setki ludzi Samarytan do Jezusa. Czy komukolwiek innemu się to udało w tak krótkim czasie dokonać? Właśnie przez to, że spotkała Jezusa, Boga, nie człowieka, nie jakiegoś pastora, czy księdza, czy jeszcze kogoś innego, nie religię, ale samego Boga, żywego. I wtedy Samarytanie uwierzyli jej słowu. Może jednak tutaj przeczytamy, bo to jest na czasie teraz, od 39. Teraz przeczytamy. A wielu Samarytan z tego miasta uwierzyło w Niego dzięki słowu kobiety, która świadczyła. Powiedział mi wszystko, cokolwiek uczyniłam. Gdy więc przyszli do niego Samarytanie, prosili go, aby u nich pozostał i pozostał tam jeszcze 2 dni. I wielu więcej z nich uwierzyło dzięki jego słowu, lecz także tej kobiecie mówili. Już nie dzięki twojemu opowiadaniu wierzymy, sami bowiem słyszeliśmy i wiemy, że ten jest prawdziwie Zbawicielem świata, Mesjaszem. No, można wnosić, czytając te fragmenty o Samarytance, że ludzie straumatyzowani, cierpiący w jakiejś depresji czy w jakichś problemach pogrążeni, łatwiej znajdą Boga niż ci, którzy się mają dobrze.
No właśnie, i tu przechodzimy do sedna tego problemu. Bo do kogo właściwie przyszedł Jezus? Bo wygląda na to, że nie do wszystkich. Na pewno nie do tych, którzy za Nim nie tęsknią, nie wyczekują, nie szukają tego spotkania z Mesjaszem, tak jak właśnie czekała na to spotkanie z Mesjaszem Samarytanka. No i spotkała Jezusa. No i tu pojawia się takie zasadnicze pytanie, kto szuka Boga, a kto ma Go gdzieś, tak mówiąc kolokwialnie. Wydaje mi się, że ludzie podobni do Samarytanki są najlepszym materiałem na nawrócenie i na narodzenie się na nowo, bo to do nich właśnie dociera Ewangelia zbawienia, a do reszty jakoś nie. Bo po co komuś Bóg, po co komuś zbawienie, jeżeli ktoś ma świetnie sobie radzić w życiu, jest młody, piękny, zdrowy, bogaty, wszystko ma, dobrą pracę, kasę, rozrywki, przyjemności życiowe. I tak to wszystko absorbuje człowieka, że nie ma czasu nawet na myślenie, a co dopiero na coś więcej, żeby coś zmienić w życiu. Bóg przychodzi właśnie do takich Samarytanek i do takich ludzi, którzy są głęboko nieszczęśliwi, poszukujący tego szczęścia i spokoju, i pokoju, a nie do ludzi dumnych, zadufanych w sobie, zarozumiałych, którzy uważają się za spełnionych, lepszych od wszystkich innych, bo im się powiodło i są jakąś elitą. Tacy ludzie raczej nie znajdą Boga. No, chyba że zdarzy się jakieś nieszczęście w ich życiu, tak jak to się zdarzyło jednemu mojemu znajomemu, Krzyśkowi, teraz bratu w Chrystusie, no bo się nawrócił. Wpadł w alkoholizm, onegdaj miał wszystko, miał żonę, dom, dzieci, wszystko powodziło się, dobrze mu się powodziło w życiu, dobrą pracę, grywał na weselach, bo świetnie gra na saksofonie, jest utalentowanym człowiekiem, no ale wpadł w alkoholizm, podejrzewam, że na tych weselach być może. No, ja też chodziłem na wesela, ale z kamerą i z aparatem fotograficznym, no i zazwyczaj państwo młodzi, którzy byli zadowoleni z usług, na koniec wesela jeszcze dawali flaszkę, a czasem nawet i dwie. No i to nie służyło trzeźwemu życiu. No, Krzysiek wpadł w alkoholizm, no i wtedy stracił już wszystko. Pogrążył się na samym dnie, stracił dom, żonę, odeszła do innego. Dzieci nie chciały go znać, wnuk, rodzina. No i został sam, praktycznie rzecz biorąc, na ulicy, można tak powiedzieć. A nawet zaznał też i więziennego życia. Aż przytrafiło się to, że spotkał Boga. I sam mówi, że gdyby nie spotkał Boga, to żyłby dalej tak, idąc szeroką drogą, aż do śmierci. Czy naturalnej, czy jakiejś innej. Bo może przyjechałby go samochód na przykład. Choć tego nie wiemy. Ale niech on sam opowie, bo zaproszę go tutaj do tego mojego skromnego studia i może sam opowie o swoim życiu, jak spotkał Boga i to spotkanie z Bogiem całkowicie zmieniło jego życie. Bo póki był młody, szczęśliwy, zdrowy, chyba też i bogaty na swój sposób, dobrze mu się wiodło, no to nie myślał o Bogu. Dopiero kiedy spotkało go to nieszczęście, choroba alkoholiczna, bo to nazywa się chorobą, dopiero wtedy zaczął czegoś szukać w swoim życiu i znalazł. Samarytanki nie trzeba było przekonywać do grzechu, do pokutowania, bo ona wiedziała, że jest moralnym bankrutem, a ludzie jej o tym jeszcze bardziej przypominali. Przecież była znienawidzona, może za mocne słowo, ale znielubiana przez ludzi, przez sąsiadów, takich, którzy na zewnątrz sami uważali się za dobrych i wyglądali na może i dobrze na zewnątrz, choć sami nie byli lepsi. O tym, o czym za chwilę. A jak to wygląda w praktyce, nowe narodzenie? Jak to wygląda w praktyce u Samarytanki, Nikodema, czy świętego Piotra, czy tego Krzysztofa z Łąki, o którym wspomniałem? No, na przykład Samarytanka. Ona nawróciła się po godzinnej może rozmowie z Jezusem. Nikodem też rozmawiał, co najmniej może z godzinę.
Ale przecież on nie pobiegł z rozwianym włosem do ludzi, żeby oznajmić w środku nocy, że oto przyszedł Mesjasz i że on w tego Mesjasza uwierzył. Choć widzimy tego Nikodema, kiedy w ostatnich kartach Biblii współorganizuje pogrzeb Jezusa. Już nie wstydzi się go, już nie obawia się, że ludzie go potępią albo faryzeusze będą go prześladować. Odważnie, mężnie organizuje pogrzeb. Ale weźmy Piotra, świętego Piotra. Kiedy on się nawrócił? Czy nawrócił się wtedy, kiedy porzucił łódź, dobrze prosperujący biznes, sieci i poszedł za Jezusem? Czy może nawrócił się wtedy, kiedy tonął? Pamiętamy tę scenę, kiedy Jezus nocą chodził po jeziorze, idzie po jeziorze i Piotr też zapragnął. No, wyszedł z tej łodzi, jakiś czas szedł, ale potem zaczął tonąć, bo się przestraszył i wtedy zawołał do Jezusa o ratunek. No i Jezus podał mu pomocną dłoń. Piękny obraz nawrócenia, można powiedzieć. A może wtedy Piotr nawrócił się, kiedy gorzko zapłakał, zdradził Jezusa, zrozumiał swój błąd, swój grzech i gorzko zapłakał. Też piękny obraz nawrócenia. Ale może nawrócił się jeszcze później, po zmartwychwstaniu w zasadzie, kiedy zrozumiał, że Jezus jest kimś innym niż wszyscy sobie wyobrażali, że Jezus jest Bogiem, który zmartwychwstał, da nam wszystkim zmartwychwstanie i Piotr wtedy przyjął też przebaczenie Jezusa, pojednał się z Nim ostatecznie, ponieważ sumienie nie dawało mu spokoju, przecież go zdradził. Może wtedy się nawrócił, a może jeszcze później, kiedy został zesłany Duch Święty i Duch Święty napełnił Piotra i wszystkich apostołów, no i wtedy dopiero się otworzyli, wyszli na cały świat, żeby głosić mężnie, odważnie Ewangelię, bo do tej pory siedzieli zamknięci w wieczerniku ze strachu i z obawy przed Żydami. No kiedy się Piotr nawrócił? To jest nawet dosyć trudne do ustalenia w tych warunkach, znając Ewangelię dość dobrze. Ludziom takim jak Samarytanka jest dużo łatwiej się nawrócić niż takim Piotrom czy Nikodemom. Dużo łatwiej jest takim alkoholikom jak Krzysztof czy takim osobom jak Samarytanka, bo oni widzą swój grzech, mają go stale przed oczami, a ludzie im jeszcze o tym przypominają. Tak więc łatwiej jest alkoholikowi się nawrócić niż jakiemuś kościelnemu religiantowi, który chodzi co niedziela do kościoła i jest tak zwanym dobrym człowiekiem. Dowodem na taką zmianę wewnętrzną myślenia i życia człowieka, dowodem jest zmiana wszelkich życiowych priorytetów, które człowiek ma w życiu, no i idąca za tym konsekwentna zmiana sposobu życia, celów, jakie człowiek ma w życiu. Jeżeli nie ma tych zmian, no to jest to po prostu, nie ma tych owoców w życiu, no to jest to po prostu jakieś fałszywe nawrócenie albo pozorne tylko. I można chodzić tysiące razy do spowiedzi, no i pozostać stale tym samym człowiekiem, a zmiany mogą być tylko kosmetyczne i pozorne. Nie jest to żadne nawracanie, ani tym bardziej nowe narodzenie się. Ale wszystkie nawrócenia i nowe narodzenie łączy jedno. Radykalna zmiana życia. Radykalna zmiana myślenia, radykalna zmiana serca, no radykalna zmiana wartości, które człowiek wyznaje, no i priorytetów w życiu, celów. Złodziej przestaje kraść, a przeciwnie, staje się hojny i rozdaje potrzebującym. Alkoholik przestaje pić i żebrać, ale zabiera się za uczciwą pracę. Rozpustnik przestaje zdradzać żonę, ale staje się wiernym mężem, który kocha i szanuje swoją żonę. Kłamca i oszust zaczyna mówić tylko prawdę, zrywa z kłamstwem, a zawiść i rywalizacja zostaje zastąpiona przez życzliwość. Jest to po prostu rewolucja w życiu, radykalna zmiana, której po prostu trudno nie zauważyć na zewnątrz. Jeżeli tego nie ma, no to tak jak powiedziałem, jest to tylko pozorne nawrócenie, prawdopodobnie nieprawdziwe. Osoba pogrążona, tak jak Samarytanka, w depresji, zamknięta na ludzi, staje się otwarta na relacje społeczne, wychodząca do tych ludzi.
Również i Nikodem przeżył taką zmianę, bo już mu przestało zależeć na szacunku społecznym, którym się cieszył wcześniej, no i zaryzykował, bo to jest pewne ryzyko, że będzie teraz prześladowany, że może ludzie się odwrócą od niego, a przynajmniej ci członkowie Sanhedrynu i faryzeusze, którzy tak dbali o czystość religijną i prześladowali Jezusa, a teraz Nikodem do nich dołączy do tych zwolenników Jezusa i stanie się przeciwnikiem faryzeuszy i członków Sanhedrynu, wśród których cieszył się poważaniem i szacunkiem. Są trzy podstawowe takie warunki nawrócenia. Z pozoru proste, ale w rzeczywistości mało kto je spełni. Po pierwsze, musisz uwierzyć, że Bóg stworzył ten świat, a nie żadna pani ewolucja i pan przypadek, i że to Bóg jako Stwórca jest Panem i On wyznacza granice, On wyznacza reguły gry i to On będzie ostatecznie sądził ten świat, no i Ciebie też oczywiście. I że Bóg jest sędzią sprawiedliwym. A więc musisz zrezygnować z tego, że to Ty sądzisz Boga i osądzasz, czy oceniasz, czy On jest sprawiedliwy, czy nie, czy dobrze robi, czy źle robi. Bóg jest sędzią, bo jest stworzycielem i właścicielem wszystkiego. Ty nie stworzyłeś niczego na tym świecie. Nawet własnych rąk, nóg, głowy i ciała. Nie mówiąc już o planecie i o wszystkich innych rzeczach. Po drugie, musisz uwierzyć, że jesteś grzesznikiem. Wiem, to jest ciężkie, to jest bolesne, żeby tak pomyśleć o sobie, że nie jesteś dobrym człowiekiem, tak zwanym dobrym człowiekiem. Ile razy ja to słyszałem? Jestem dobrym człowiekiem, nikogo nie zabiłem, nie zgwałciłem i nie okradłem, czego ode mnie chcecie. Ale musisz uwierzyć, że w rzeczywistości jesteś złym człowiekiem, z gruntu zepsutym i nie zasługujesz na wieczne życie za darmo. I wieczną emeryturę, że tak się wyrażę, choć nie jest to takie życie jak w niebie, nie jest takie życie jak na emeryturze, bo tam jest życie z całkowicie zdrowym ciałem i w całkowicie innych warunkach niż emeryt, który nieraz klepie biedę, a często i choruje, jest schorowany i zbliża się ku śmierci. Tam będziesz miał zapewnione wieczne szczęście, wieczne zdrowie, nowe ciało, wszystko czego potrzebujesz i nawet więcej, bo nawet nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić. I musisz uwierzyć w to, to jest ten drugi warunek, że ty na to nie zasługujesz, że tak naprawdę zasługujesz na karę za swój egoizm i egocentryzm i życie, jakie tutaj wiedziesz. Do tego trzeba pokory. No i po trzecie, musisz przyjąć, że Jezus jest tym, który twoją sprawiedliwą, słuszną karę przyjął na siebie, rozwiązał ten problem. Przyjął tą karę na siebie, na krzyżu i uwolnił cię od tej kary wiecznej, piekła wiecznego. No i z tej wdzięczności do Jezusa, proste rozwiązanie, prawda? Z tej wdzięczności do Jezusa, ty koronujesz Jezusa na swojego króla. W swoim życiu. Ty schodzisz z tronu, detronizujesz samego siebie, a sadzasz na tym tronie Jezusa. Teraz On rządzi w twoim życiu, w twoim sercu. On jest tam królem i panem. I On wyznacza kierunki i trendy i cele. Znowu trzeba pokory. Większość ludzi na to nie stać. Większość ludzi potknie się prawdopodobnie o ten drugi warunek, chociaż bardzo wielu się już zatrzymuje na tym pierwszym. Bo nie wierzą w Boga w ogóle, w Stworzyciela Świata, wierzą w jakąś ewolucję, jeszcze inne bajki z mchu i paproci najczęściej. No i większość ludzi może potknie się na drugim warunku, kiedy trzeba przyjąć, że się jest złym i zepsutym człowiekiem, że nie jest się takim dobrym, jak się samemu o sobie myśli. No, może tam inni są źli, no jakiś Putin na przykład, no ale kim byś był, gdybyś był na miejscu Putina i gdyby ci było wolno to samo wszystko, co wolno Putinowi? Przecież Putin może zabić kogo chce, zgwałcić kogo chce, okraść kogo chce. Nigdy nie będzie z tego sądzony, prawdopodobnie, przynajmniej tak on sobie to wyobraża. Nigdy nie będzie z tego sądzony, nikt nie powie krzywego słowa, przeciwnie, wszyscy generałowie,
blado się uśmiechają, bo są przestraszeni, więc dlatego blado. Wszyscy inni poklepują go po ramieniu albo no, jakoś tam pochwalają i tak dalej. Nawet jego własny naród go popiera, więc on się cieszy bezkarnością i powszechnym aplauzem czy aprobatą. Co by było, gdybyś ty był na jego miejscu? Czy zacząłbyś kraść? A może gwałcić, a może zabijać, będąc bezkarnym? Więc nikt z nas nie jest święty, wszyscy jesteśmy zepsuci do cna. Jesteśmy obrzydliwymi egocentrykami i egoistami. No przecież jeżeli pastora czy księdza boli ząb, to ani przez chwilę nie pomyśli, że jego bolący ząb nie jest tak przecież ważny i pilny jak dzieci ginące w Afryce z głodu, których właśnie w tym czasie, jak ja tutaj opowiadam, przepowiadam tą Ewangelię, to zginęło może z 1000 albo 2000. I codziennie giną 1000 takich dzieci z głodu. A dla nas ważniejszy jest nasz bolący ząb, z którym natychmiast niezwłocznie musimy iść do jakiegoś dentysty po pomoc czy coś takiego. Bo to się wydaje najważniejsze na świecie. Jesteśmy tak bardzo zajęci sobą, takimi egocentrykami, egoistami, że nie widzimy w ogóle, zakochani w sobie, nie widzimy w ogóle świata poza sobą. No i oczywiście jaki tam Bóg, gdzież on tam będzie rządził nami i zasiadał na tronie naszego serca. Nikt mi nie będzie zaglądał pod kołdrę i mówił, jak ja mam żyć. Tak myśli większość ludzi. Tym sposobem większość ludzi nie zwróci się do Boga i nie zawróci ze swojej drogi, która wydaje się im dobra. Tak jak i każdemu z nas wydaje się dobra droga, którą idzie. No, sami wiemy, co jest najlepsze dla nas. No i tym sposobem większość ludzi zostanie potępiona w piekle. Pesymistyczny trochę akcent na koniec już, no ale prawdziwy. Ale ty, drogi przyjacielu, słuchaczy, słuchaczu, kimkolwiek jesteś, nie bądź taki głupi i zadbaj o swoją przyszłość, tak żeby ciebie to nie spotkało. Przejmij się głęboko tym, co Jezus dla ciebie zrobił na krzyżu. Zrozum, że to jest po to, żeby ciebie ratować. Taka prosta rzecz. No, dla Jezusa to nie była prosta rzecz. To było potworne cierpienie i hańba, którą zniósł. Dla ciebie to jest prosta rzecz. Bo ty musisz tylko to przyjąć. Uwierzyć, że jesteś grzesznikiem, że jesteś zepsuty, że jesteś obrzydliwym egocentrykiem i zasługujesz na piekło i na śmierć, a nie na wieczne zbawienie i radość w niebie, na które po prostu nie zasłużyłeś. Przyjmij to. Tylko tyle, czy to jest aż tak wiele, żeby zbawić swoje życie, uniknąć wiecznego piekła. Tylko tyle. Przemyśl to, drogi i kochany słuchaczu i słuchaczko oczywiście. Szczęść Boże. Co zrobisz, gdy zobaczysz Jezusa?